Bardzo ładnie wszystko to słychać, a jak ty mnie odbierasz? Dziadku, dziewiąteczka stabilna, także głośno czytelnie, jakbyś koło mnie siedział. Oby tak każda propagacja trwała, ja w tym płacie będzie wyśmienicie. Aby niżej nie spadało. Dziewiątka to wystarczająca jest wskazówka, tak żeby tutaj się zatrzymywał, bardzo ten jeden. Już nie mówię o tych trupach. Mogłoby ci dzieciutkie minuty, 7-9, żeby tak propagacja się utrzymała, to było wyśmienicie. Proszę, Jacku, Majku, Ciebie. Bardzo dziękuję uprzejmie. No, to mnie bardzo pocieszyłeś, bo ja to nadaję z bumeranga. Także, no, dziękuję to bardzo. A jeśli bym poprosił twój znak, bo nie usłyszałem, wiesz, tak żebym poprosił. Jasne, sorry, że się nie przedstawiłem, bo ja lecę już pozna, także z tej strony 13 Bravo Delta, 259 operatora. Rozumiem, zapisałem 13 Bravo Delta, 259 operatora. Adam, że Oskar zbiera 286 z tej strony. Bardzo mi miło, 7-3 dla ciebie. No dzięki ci Jacku za odezwanie się, ale idziesz w domku. To nieważne, że bumerang. Najważniejsze, bo pagaty się otworzyło, wynosi dzieci w domku, także spokojnie. Kiedyś to swego czasu tu jakiś skarbnicza rozmawiał do rządu. I już trzeba anteny porządne wkładać, żeby jakoś tam dolatywać gdziekolwiek, nie? No dobrze, że się fajnie utrzymuje i tak dalej. Także Jacku, proszę, Maj, do ciebie. Ale dziękuję. No tak, zgadza się. Mamy akurat chwilę propagacji, także możemy porozmawiać, także fajnie. Proszę Jarek, dziękuję ci uprzejmie za raport. Miłego dnia jeszcze tylko do Ci tak, to i tak dziwię się, bo jestem odrzucony do ciebie anteną, nie? Wiesz o tym dyscynat, że ja mam skierowaną antenę zazwyczaj na Polskę, nie? Jak mi się odwrócił, to podejrzewam, to jeszcze mocniej by poleciało, ale to co się skończy, to jest dobrze. No to naprawdę, to jest dobrze i nie ma co psuć, nie? Ja sobie to mówię. Idzie, nie? Jak to mogę, to mocno powiedziało, ale to nie ma sensu. Nie wiem, nie mogę, teraz mam tą kabel jeszcze jedną wyczepioną antenę, żeby współfalowo i muszę ją odczepić, bo ona tam niepotrzebnie musi mi tylko mi przeszkadzać, bo nie mogę za bardzo pokręcić sobie, tak sobie zawsze bym sobie za bardzo pokręcił. A teraz w tym momencie nie mogę, bo współfalowo wypo wyczepiłem na 3 pasma, rozumiesz, i tak zaczepiłem do tej denty i niepotrzebnie to zrobiłem właśnie. No, ale tak nie mogę się kiedy przydać, że tam wystarczy to puścić jeden element, wiesz, odciąć na życie i będzie ok. Ale coś mi się nie chce, pan tak się wisi, to myśli jest ok. Proszę, co ja kojarzę, to u nich te pasmo, tak jak w Niemczech, jest rozrzucone, wiesz, niesamowicie. I oni w ekranach na prawdę to dowodnie idą, bo w SSB, nie mam pojęcia, ale oni na tych kanałach właśnie tak lokalnie rozmawiają, że to chodzi? Cały tu w Niemczech jest, a to oni tutaj mniej więcej tak nie latają, w Niemczech tylko na innych pasmach, nie? Ale wiem, jak nieraz tam wejdę na ten IFT, rozumiesz, ten, jak to się nazywa, ten włoski, no to powiem ci, że oni tam mają te właśnie te pasma i może być, że oni na tym pasie też mają. Dopiero mi się otworzyła dzisiaj dopiero propagacja, chociaż nie, któregoś tego dnia miałem jedną propagację z Bogdanem bodajże, już nie pamiętam znaku, nie, Bogdanem, z Józkiem. Ale to było chwilowe, tylko cześć, witam, siema i tak dalej, i odpłynęło to, nie? Także polsko to tylko jedno łączko śmiałem, to kilkusekundowo, sekundowe naliczanie było, Janusz, i to wszystko odjechało, nie? Dopiero mi się dzisiaj propagacja otworzyła w tej włączek, także dopiero dzisiaj mogę się poklepać, jak to się mówi. Przemek, nie wiem, czy kojarzysz, Przemek, PK075, nie? Także Przemek tam nazwał, że jakieś tam krótkie anteny, rozumiesz, podilowy, czy jakieś tam, coś w tym stylu, nie? I to tak fajnie wyglądało, bo Przemek nadaje, bo mi tak do piąteczki nachodził, nie? Piąteczka, czasami siódemeczka mi wypalił i za chwilę słyszę tak, Przemek, modulacja twoja fajnie najeżdżała, rozumiesz, tak fajnie najeżdżała, że zadeptałeś to niesamowicie, nie? Ale to już od razu stoimy, że to Jarek, bo nie tylko Jarek, bo to po głosie można było formać, także spokojnie, ale to tak, takie fajne było przejście. Wiesz co, bo on tak mówił i to tak jakby takie przejście było. Mówię, kurde, to głos mieli, ale zwierzyłem, że wiesz, że... Dzień dobry, panie Jarku. Nic tylko Jarek, nie słyszę nikogo, także ty masz tam stację, które wolane, także pozdrawiam chłopaków, które na częstotliwości, że to są. Z tymi co rozmawiałem i tak dalej, nie? Także jeszcze raz wszystkiego dobrego dla rodziny, dużo zdrowia, rozumiesz, i przede wszystkim, ale 36 i do usłyszenia na kolejnym razem. No widzę, że KF panuje tutaj. No ale dobra, okej, dobra, nie ma sprawy. 13 Bravo Delta 259. Adaś, trzymaj się i do usłyszenia. 7-3, 36 i 6. Oczywiście również dla ciebie i dla twoich bliskich z twojego ogniska domowego. I z tej strony 26 Oscar Sierra 303. No i tu kolega Jacek. Mam nadzieję, że jeszcze Jacek jest. Oscar Sierra 286. Trzymaj się, Adam.